Może. Piękne głosy rozbrzmiewające w moich przewodach słuchowych, delikatnie muskające moje bębenki, wdzięcznie pierdolące młoteczkiem o kowadełko, delikatnie spływające ślimakiem, by idąc przez nerwy zakończyć podróż w moim mózgu, formując piękne, życiowe przemyślenia na temat męskich genitaliów. Cześć, witajcie w 119 odcinku podcastu Inside Baseball z Wrocławia. Mówię do Was Mateusz Żarkowski, może zawierać śladowe ilości inteligencji. Oraz Konrad Okoński, jajo złożone przez złote kury. A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Jakaś pani. Buldza piękna. Fail gift. Piekło paszportowe. Witajcie w piekle, będę Waszym przewodnikiem. Geneza tańca na róże. Bogaty w pierwiastki śladowe. Sezamki ekspedycja. Oraz newsy kapliczka świętego Huga. Czekaj. Smakuje jak przyjaźń. Smakuje jak praca. Niebo ma obrotowe drzwi. Niezawodny sposób na parujące szyby. Kącik robotyczny, walcząc o lepsze jutro. Pakowanie bliskie sercu. Kurczok grzechu warty. Oto nie jest oraz robotyczny. Oraz fanfic, piłka w trybuny i after show. Kurczok grzechu warty nie jest kącikiem robotycznym. To jest historia o małym chłopcu, który groził małej dziewczynce bronią, ponieważ chciał ukraść jej McNuggetsa. I jeden news zrobiony. Niech zgadnę kolor. Kolor człowieka czy kolor McNuggetsa? Don't be a racist. Hush. Hush, baby. Hush, baby. Jakaś pani. Zaczynamy. Konrad jest uroczy. Konrad przed podcastem mówi, że próbował znaleźć zdjęcie jakiejś pani. I bardzo mi się spodoba to określenie, że bardzo mi się podoba fakt, że Konrad darzy kobiety takim szacunkiem, że nawet kiedy one nie słyszą i jest to przypadkowa osoba randomowa, której nie zna, mówi do niej jakaś pani. Tak, nawet kiedy szukam, wiesz, kolejnego zdjęcia kobiety w samej bieliźnie, to mój szacunek do niej jest tak wysoki. Ja stwierdziłem w takim razie, że od tej pory będę ludzi nazywał jakiś pan. Będę mówił zawsze. Zamiast powiedzieć facet zrobił coś, czy nie mogę znaleźć maila od tego gościa, będę mówił od jakiegoś pana. Jechałem dzisiaj miastem i jakiś pan wyjechał mi z prawej strony. Czy z lewej strony, czekaj. Nagrywam podcast z jakimś panem. Karny pan za chujowe parkowanie. Karny pan w ogóle, że za karę nazywasz kumpla i za karę nazywasz go pan przez cały dzień. Udajesz, że znacie się gorzej niż się znacie. To jest dobre w ogóle, wyobraź sobie, że to jest metoda wychowawcza na dzieci w ogóle. Ochładzasz swoje stosunki wobec tego dziecka na 24 godziny? No. Totalnie, już nie mówisz do niego, wiesz, Rafałku, czy wiesz, Michałku, tylko mówisz do niego, proszę pana, kolacja gotowa. O nie, jeszcze musi płacić podatki. Raczy pan posprzątać pokój. Tak jest. To nie jest zły pomysł, trzeba by spróbować zrobić, zakładając, że masz robić kilka dzieci, to możesz na jednym z nich wypróbować to i zobaczyć, czy będzie bardziej połamane niż pozostałe. Mam wrażenie, że każde moje dziecko będzie połamane. Jeśli wszystkie twoje dzieci skończą na szkołach artystycznych. Kojarzysz ten motyw, kiedy my zawsze mieliśmy znajomych, którzy mieli jakieś problemy w domu. W sensie nic nigdy nie było super. Chociaż im jestem starszy, wydaje mi się, że każdy ma problemy w domu. No, tak, tak to działa, nie? Do tego jest dom. Ale u nas... To przygotowuje cię do pełnego problemu w życiu dorosłego. Tak, bo wyrzuciłeś mi z głowy to, co chciałem powiedzieć. Miałem dobrą rozkminę. No, przypomina mi to. A, no. Kojarzysz ten moment, kiedy spotykają się znajomi, tacy każdy z połamanych rodzin i zaczynają się licytować, kto miał gorzej w domu. Tak, to było u Monty Python chyba to robił. To wszyscy gdzieś zawsze, ale no nawet znajomi po prostu się spotykają. Masz na myśli prawdziwych ludzi. Mam na myśli nas, no. Na myśli nas, zwyczajnych, codziennych, połamanych przez życie ludzi. I
Wymyśliłem, że moje dzieci będą po prostu tak do siebie, będą ze sobą tak gadać. Kiedy ja miałem 6 lat, tata powiedział, że będę nosił kartony zamiast skarpetek. Ach tak? Kiedy ja miałem 6 lat? Karton powiedział, że... Karton dostawałem na obiad. Przynajmniej jadłeś obiad. Przynajmniej wy mieliście tatę. Mój tata po prostu... dla mnie po prostu postawił karton. I napisał na nim tata. O nie... Ach, ból dla piękna. Ból dla piękna. Powiem ci tak, idziesz do dentysty, stary, nie? I tam jest osoba, która spędziła mnóstwo lat czy miesięcy ćwicząc swoją sztukę, żeby zadając ci ból, tak jakby doprowadzić do tego, że będziesz piękniejszy, tudzież zdrowszy, prawda? A jednak nie lubisz dentystów. A jednak idziesz do tatuażysty i on robi dokładnie nigdy to samo. Nigdy nie było mi źle u dentysty. No to ty jesteś jedną z tych dziwnych osób. Ja uwielbiam dentystów. Idę do kogoś, mówię, ej, mam rozwalone zęby. A on mówi, okej, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żebyś miał lepsze zęby. Mówię, okej. Nie mogę prowadzić tej dyskusji z tobą. Come on, to jest cudowne. Jesteś jedną z magicznych osób lubiących dentystów. Nie wiem, tak, ja też lubię treningi, nie? Ale... Każdy lubi treningi. No, ale... To tam nawet... Ja nawet nie mam osób, po prostu sam sobie nadaję... Sam sobie, wiesz, zadaję ból, żeby było lepiej w przyszłości. Miałem rozkminę na temat tego, dlaczego nie lubimy dentystów, a lubimy tatuażystów, chociaż obie te profesje zadają ci ból. Po to, żebyś był piękniejszy. Ja nie wiem, czy lubię tatuażystów. Nie lubisz skrobola? Skrobol przecież jest tatuażystą. Ale nie jest full-time tatuażystą, to jest jego hobby. Ale jest to be full-time tatuażystą. To be? No dobra, no to przekonałeś mnie. Poznałem już, w takim razie poznałem jednego tatuażystę, zanim jeszcze to był tatuażystą. Zanim jeszcze to było, on wie. Co najciekawsze, nie było go w pracy dziś. On przybiegł, stary, otworzyły się drzwi i on wpadł do środka. Uwielbiam go. No ale dobra, skoro lubisz dentystów, porzućmy tą rozpinę na kiedy indziej, nie, no kiedy powiedz, znajdę powiedz, sposób, znaczy, żebyś ich znienawidził. Powiedz dlaczego w takim razie, ale no dobra, to że ja to jest inna sprawa, powiedz mi dlaczego ty w takim razie nie lubisz dentystów, ale uwielbiasz tatuażystów. Wydaje mi się, że to dlatego, że nigdy nie dorosłem. A tak całkowicie poważnie, to wydaje mi się, że jest po prostu duża różnica pomiędzy tym, jak ktoś ci grzebie w skórze, a tym, jak ktoś ci wierci w kości. Tylko tego, co... No tak, tylko że z drugiej strony tych kości za bardzo tak nie widać, bo zwykle robi ci jakieś plomby na ósemkach, czy dziewiątkach, czy dziesiątkach w ogóle. Mhm. Wiesz, zęba gdzieś daleko z tyłu, gdzie ty nawet nie wiedziałeś, że... No. A tatuażysta, wiesz, wali ci na twarzy, nie wiem, ogromnego kutasa karnego. Tak, i wiem, jakiś że to pan... jest coś, czym będę mógł się chwalić. Tak, jakiś pan robi ci kutasa i ty się tym jarasz. I później wychodzisz na ulicę i ktoś mówi, hej, masz niezłą wrzutę na twarzy. Nie, ale ja mam mieszane, ja mam w ogóle z tatuażami takie podejście, że raczej nie podobają mi się tatuaże. No rozumiem, tak bywa. W sensie doceniam pojedyncze tatuaże, ale nie lubię idei tatuaży. Rozumiem. W sensie fajnie jest to, że jest tyle ludzi na świecie, bo jest dużo płótna dla tatuażystów i ja mogę sobie patrzeć, jak to działa i są super, że istnieją tatuaże. Natomiast mi by było ciężko zrobić sobie jeden tatuaż i wiesz... W sensie byłoby ci ciężko zrobić jeden i przestać na jednym, czy jak? No nie, w sensie ciężko mi sobie wyobrazić coś, co byłoby relevant za, wiesz, za rok czy za dwa. A, nie, no rozumiem. No pewnie by nie było, no ale trudno. Bo cała rozkmina wzięła się stąd, że ten ból tatuażowy to jest coś, co wszyscy, którzy robią tatuaże, mówią, że tak naprawdę w pewnym momencie jest przyjemne i tęsknisz za tym i chcesz zrobić kolejny tatuaż, żeby znowu poczuć to. I rozkminiałem, kiedy mi wiercili w zębach, dlaczego nie jest tak samo u dentysty. No ale to jest chyba to. Może nie jest to po prostu wystarczająco ładna dentystka, która ci kładzie cycki na czole prawie. Ale tatuaż robili mi faceci, a moją dentystką faktycznie jest urodziwa dziewczyna w moim wieku. Konrad, mam dla ciebie wiadomość. To może być szok. Więc jak dowiedział się, że jest pan gejem? No cóż, byłem u dentysty. I stwierdziłem...
że bardzo boli mnie, kiedy wiercą. I to był ten moment. Chodźmy dalej. Piekło... Czekaj, gdzie teraz jesteśmy? Jesteśmy w Failgipcie. Failgipt. No więc naszym słuchaczom należy się wyjaśnienie, dlaczego nie ma mnie w Egipcie teraz. A, miałeś być teraz w Egipcie? Miałem być, no, do 20. Okej. I ten tydzień miałem być w Egipcie. W takim razie ale... mi też należy się wyjaśnienie. Tak, ale był totalny fail związany z tym wyjazdem. I to jest tak śmieszna historia, że warto ją opowiedzieć. Muszę się trochę pilnować, żeby nikomu nie było przykro. Więc a może ludzi, zmieniać imiona? Nie będę używał nawet imion. Okay. Ale jeżeli słucha to osoba, której to dotyczyło, to chcę powiedzieć tylko, że jest to no hard feelings. To jest tylko brechtanie się z sytuacji, która jest śmieszna strasznie. Wyłóż to na nas. Nie. Więc założenie było proste. Byłem na, w ogóle wszystko zaczęło się na Sylwestra, kiedy to zadzwonił do mnie znajomy i powiedział: hej, co robisz? Nie wiem, zadzwonił do mnie chyba 28 stycznia i zapytał, co robię 28 grudnia i zapytał, co robię 5 stycznia. Powiedziałem, że no jeszcze nie wiem, no mówię, ty lecisz do Egiptu. Przy okazji ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu za minutę. Więc tak się dowiaduję, co robię. No i po tym, jak już wróciłem po Sylwestrze, przerzuciliśmy termin z 5 na trochę późniejszy, na chyba 15, nie na 15 albo 14. I wszystko układało się super. Ja się dowiedziałem jeszcze jeden problem, mianowicie, że nie mam paszportu. Więc zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby wyrobić sobie paszport i byłem sceptyczny, kiedy dowiedziałem się, że mam niecały tydzień na wyrobienie paszportu, żeby móc pojechać. No. Ale nie doceniłem tak dobrze naoliwionej maszyny. Jaką jest państwo polskie? Nasza Polska. Tak, bo nie dość, że przyszedłem chyba w środę czy we wtorek zapytać o ten paszport, to minęły 3 dni robocze i ja już go miałem. Nice. To faktycznie jest dobrze naoliwiona maszyna. Załatwiłem go w 3 dni robocze, w tym jedno święto. Nice. 6 stycznia pomiędzy gdzieś było, więc jestem kompletnie podjarany tym, że było to możliwe. To wygląda fajnie, na to, że cała wyprawa udała się zajebiście jak na razie. Na razie tak, że... Jeden problem załatwiony. Nie miałem latawca, bo jeden mój kajt poszedł do naprawy. Zgubiłem paczkę przy okazji. To jest inna w ogóle historia, ale zgubili mi paczkę z 2 latawcami, dosyć tak drogimi. I nie za bardzo wiedziałem, gdzie co jest. I miałem taki ogromny problem, żeby tą sytuację w ogóle rozwiązać, bo dzwoniłem do nich. Najpierw czekałem 25 minut w ogóle na to, żeby... Znaczy inaczej. Gadałem z jedną osobą przez 30 sekund, a potem mnie przełączał i czekałem 5 minut na połączenie z kimś innym. I tak chyba 4 czy 5 razy. I w końcu wyszło ostatniej osobie, ona mówi, no to ja pana przełączę gdzieś tam. Mówię, nie, niech pani tego nie robi. Nie ma, ale nie już ma słyszałeś muzykę. No, nie, ale z nią tak rozmawiam i mówię, ale czy to jest sens? Powiedzcie mi, czy dacie radę to zrobić, czy nie, albo powiedzcie, co mam zrobić. Wiesz, co mi powiedziała ostatnia osoba na linii? Co? Po 5 przełączeniach, na każdy do jakiegoś innego działa, gdzie musisz opisać za każdym razem od nowa całą swoją sytuację, oczywiście. Mhm. Którą już się zdążysz nauczyć na pamięć razem z numerem przesyłki, która zaginęła i tak dalej. Już ta opowieść rozrośnie się, żebyś miał dowcipy. Okej. Okay. Powiedziała mi, okej, okay, proszę opisać swoją sytuację i wysłać maila. Naprawdę. O wow, może to była taka firma stworzona dla mnie, ale ty dzwoniłeś teraz na pocztę, tak? Na DPD. Okej. Okay. DPD, nie, fail. Ale no, zgubili moją paczkę, nie mogli jej znaleźć, przełączali mnie milion razy, ale napisałem tego maila, nic praktycznie się nie wyklaryfikowało, ale następnego dnia, czy dzień później, coś takiego to było, bo to było chyba piątek, poniedziałek, coś takiego. Zadzwoniłem od razu do nich z samego dnia początku, dozwoniłem się do jakiejś, na trochę inny numer. Dozwoniłem się do babki, która pomogła mi w 3 minuty.
Znalazłem moją paczkę i wszystko. W pół godziny była ona w systemie i dotarła do kolesia. No super. Może akurat trafiłeś na osobę, która siedziała na tej paczce. Nie wiem, no tak to wyglądało, że po prostu trzeba, oni, może to jest ich system znajdowania tej paczki, że przełączają cię pomiędzy ludźmi i może ktoś akurat na niej siedzi. Może pan opisać tę paczkę? No, jest taka i taka. No tak, ale czy może pan opisać uczucie, jakie się ma, kiedy się ją czuje pośladkami? Najlepsza jest sytuacja taka, że kiedy pisałem maile, bo nie wysyłałem dokładnie przez DPD, tylko przez takiego pośrednika, który organizuje paczki, on zawsze łapie to trochę taniej. Sendy to się nazywa. Coś takiego słyszałem, no. I kurczę, nie wiem już, czy to było... Nie, to chyba było akurat z DPD, akurat rozmowa mailowa, ale najlepsze... Daj mi tylko skończyć. Piszę do nich tam sytuację i pytam się, gdzie jest moja paczka, co mogę zrobić? Oni mówią, no gdzie jest numer, gdzie jechać tam potwierdzenie przy wysyłki? Ja mówię, kurier tego nie podpisał, nie zrobił tego, co dalej mam zrobić z tym? Mówi, no jak nie ma, to jest bardzo ciężko. Ja mówię, wiem, że jest ciężko, co robimy? Domyślam się, że będzie ciężko. Co robimy, co mam zrobić dalej, nie? I dostaję maila potem. No, jeśli chce pan złożyć zażalenie, to można pisać na taki, a taki mail. Mówię, nie chcę składać zażalenia, chcę znaleźć swoją pierdoloną paczkę. Ty, Mateusz, masz zawsze dziwne podejście do tych spraw. Więc podoba mi się to, że są w stanie zgubić twoją paczkę, w której masz dwa drogie kajty i mówią ci, no może pan złożyć zażalenie. Mówię, gówno mnie obchodzi zażalenie, chcę paczkę. Chcę, żebyście wykonali dobrze swoją pracę, nie chcę się wentować na kimś. Dobrze, naszą pracę, bezczelność. Okej, ale to jest ważne, bo na czas tego momentu ściągnąłem sobie aplikację do nagrywania rozmów telefonicznych. O, działa? Piłem ten paszport, 3 dni, zadzwoniłem do kolesia, tego organizującego tego tripa, że załatwiłem sobie paszport w 3 dni, było super, dowiedziałem się, kiedy jest wylot, wszystko ekstra. Dojechałem do Berlina 2 dni wcześniej, spędziłem sobie tam uroczy 1 dzień i miałem jechać na lotnisko z rana. Spakowałem się, poprzekładałem wszystko, musiałem mega to wszystko poprzekładać, żeby spakować... Wiesz, cały swój sprzęt i latawce dla paru osób, ale było, wiesz, idealnie wszystko się udało i miał odlot być 11:40. Oni dzwonią do mnie godzina 9, że już dojeżdżają powoli do lotniska. Mówię, no ja okej, nie ma sprawy, ja będę za godzinę, dokończam tutaj rzeczy i spokojnie sobie podjadę, nie? Godzina 10, oni dzwonią, oni mówią, nie ma sprawy, nie? Godzina 10, oni dzwonią do mnie, hej Mateusz, gdzie jesteś, bo odlot jest 10:40. Mówię, jak 10:40, jak powiedzieliście 11:40. I dojeżdżę, wiesz, no to wsiadam szybko w auto, jadę. Okazało się, że kolesie pomylili godziny, podali mi za pierwszym razem złą i dojechałem na lotnisko 5 minut po zamknięciu bramek. Faceci byli na tyle nieogarnięci albo na tyle zagubieni, że nie zatrzymali w ogóle bramki, że nie zatrzymali, wiesz, bo mogliby zacząć wolno się checkoutować, mogliby przekupić kolesia, mogliby zrobić cokolwiek, ale nic z tych rzeczy nie zrobili. Nie możesz oczekiwać, że ludzie będą robili takie rzeczy, które nie są legalne. Ale możesz, no nie wiem, no możesz podejść do człowieka, który zajmuje się tym i powiedzieć, jeszcze jest jedna osoba, ona będzie za 2-3 minuty, wiesz, zanim system zamknie, to on jest w stanie jeszcze coś zrobić, a jak już zamknie, to pewnie nie. No pewnie tak, no znaczy pewnie nie. Więc jak jesteś na miejscu i możesz załatwić to wszystko wcześniej, no to możesz to zrobić, ale jak przeoczysz, to nie. I jak podchodzimy się tam checkoutować, on zaczyna do nich mówić po angielsku i to są starsi kolesie. Odwracają się i ich pierwszą, to są starsi dorośli kolesie, którzy mają odpowiedzialne zawody. Mhm. Pierwszym ich pytaniem i reakcją na to, że ktoś mówi w innym języku, nie jest próba komunikacji, tylko odwracają się i kto mówi po angielsku. Gdyby to zrobiła jedna osoba, to luzik. Ale zrobili to wszyscy trzej po prostu. Każdy patrzył na siebie, okej, to kto mówi po angielsku? No wiesz, no zdarza się. Może mówili akurat po kantońsku albo coś. Być może po mandaryńsku, przecież to jest najpopularniejszy język. Może robili interesy w Chinach. Okej, okay, i tak, wiesz, no wkurzeni, uciekł ten samolot, kolesie, wiesz, rozkminiamy, co się da zrobić.
I dobrze, że miałem tą aplikację, która nagrywa głos, bo mogłem im odtworzyć to, że powiedzieli wcześniej inną godzinę. Najgorsze było to, że o tej 9:00, kiedy im powiedziałem, że będę za godzinę, nie powiedzieli mi nic więcej. Nie dostałem od nich żadnego maila, chociaż prosiłem z informacją cokolwiek, nie? Więc bo po prostu fuck up na fuck upie. No, koniec końców, którzy... Nie dotarliście do Egiptu. Tak, ale ja za to nie płaciłem, więc jest luzik. W sensie, no nic na tym nie straciłem, ale oni stracili kupę hajsu na tym. Bo nie dość, że płacili za siebie, to jeszcze płacili za mnie. Zaklepali, nie dość, że przeloty, to jeszcze hotele. A to oni też nie polecieli? Nie. Dlaczego oni nie polecieli? Nie wiem, no bo nie ogarnęli tego, bo nie wiedzieli w ogóle, że jest taka możliwość. Nie wiem, no po prostu nie wiem. Nie chcę nawet o tym rozmawiać. Nie chcę tego analizować. Koniec końców, nie przejęli się tym zbytnio i 26 lecę drugi raz. A, no to wszystko dobrze, co się dobrze kończy. Tudzież tak. Zaczyna. Tak. Na nowo. Wiesz, co jest najkwaśniejszą rzeczą, że byłeś 2 dni wcześniej w Berlinie, żeby nie spóźnić się razem na autobus, znaczy pociąg, znaczy samolot. Gdybym wiedział, wiesz, no to gdybym wiedział, to bym był tam, kurczę, o 6 rano, nie? Cokolwiek, ale musiałbym wiedzieć. Ponieważ wiedza to połowa bitwy. No cóż, no. Pozostaje życzyć wam powodzenia z kolejną wyprawą. Czy piekło paszportowe też odbyło się w trakcie tej wyprawy? No piekło paszportowe to było załatwianie, ale jedna z rzeczy, które mi się spodobała, udało mi się załatwić go te w 3 dni, ale jako że dowiedziałem się, że mój paszport będzie jakoś w ogóle mega pilnie załatwiony, to dostałem numer do śledzenia tej sprawy, no i miał być w poniedziałek. W poniedziałek go nie było, był tam we wtorek, ale no w poniedziałek chciałem się dowiedzieć, co z tym jest. Na stronie go nie było, pomyślałem, okej, powinien być dzisiaj, no to zadzwonię się dowiedzieć. Dzwonię do urzędu. I babka przez telefon na pytanie, czy jest już mój paszport, odpowiedziała mi, no proszę pójść do paszportów i dowiadywać się. Wspominam, że tam się stoi godzinę, trzeba odebrać numer i stać godzinę w kolejce w urzędzie, żeby zapytać się, czy jest już mój paszport. Kiedy powiedziałeś, że twój paszport miał być robiony jako jakiś specjalny, to wyobraziłem sobie taką cyniczną kobietę za biurkiem, którą pytasz, przepraszam, czy ten paszport może być zrobiony szybciej? Ona mówi, na pewno. I ty mówisz, o, super, a kiedy? No, jako że jest pan taki super wyjątkowy, to może będę pracowała w święta i będzie go pan miał za 3 dni. I ty przychodzisz 3 dni później, ona nie wie, o co ci chodzi. Ale najwyraźniej, no tak jak mówisz, wszystko działa, super. Poza tym, że musisz przyjść i czekać godzinę w kolejce, żeby powiedzieli ci, czy twój paszport jest. Ja wymieniałem chyba paszport jakoś niedawno. Nie pamiętam, żeby załatwili to tak szybko. Przy czym ja rzecz jasna nie potrzebowałem, żeby załatwiali mi to tak szybko, ponieważ nie wyrabiałem paszportu 3 dni przed wyjazdem. No cóż, co mam ci powiedzieć? Życie. Nie musisz nic mówić. Ale to jest fajne bardzo, bo zbierasz dużo doświadczeń w takich rzeczach. Załatwianiu spraw, wiesz. Jak się załatwia sprawy w Polsce. A no, pewnie tak. To znaczy, ty będziesz bardzo przysposobiony do dalszego życia tutaj, a ja pewnie umrę po drodze gdzieś. Pamiętaj też, że ja mam, wiesz, doświadczenie uczelniane, więc wiem, jak działają machiny państwowe. A, no tak. Że czasami, wiesz, pod list polecający od samego prezydenta nie jest tyle warty, co jeden uśmiech do odpowiedniej pani. No, jakie to słodkie. Pewnie też zależy, jaki prezydent. Są tacy, co podpisują wszystko. Czy ten figurant, czy ten prawdziwy? Witajcie w piekle, będę waszym przewodnikiem. O Jezus, reszta jest moja. Tak, wszystko jest twoje. Ponieważ jesteś myślicielem. Witajcie w piekle, będę waszym przewodnikiem. Więc Kasia ma coś takiego, że w jej firmie, ona jest architektem, i w jej firmie do pracy przychodzą na, powiedzmy, pamiętasz, jak były takie akcje, że się szło do jakiegoś technikum czy coś takiego, kiedy byłeś w podstawówce czy w gimnazjum? Oczywiście, że pamiętam. To jest powód, no, dla którego obaj obracamy się, kiedy przechodzimy na czerwonym świetle. No, pamiętam. Tak, to jest tak, to było coś takiego, gdzie oni cię zapraszali do technikum, robili ci szybki kurs tego, co się tam robi, bo chcieli cię przekonać, że nie każdy musi iść do liceum.
I tutaj jeszcze jest taka sprawa, że oni właśnie tutaj chcieli przekonać, że każdy może być architektem, więc biorą 15-latków i zapraszają ich do tej taki, jest taki dzień otwarty, gdzie te dzieci mogą sobie przyjść i zobaczyć, jak wygląda jak wygląda praca architekta i projektują sobie jakiś tam domek marzeń czy coś takiego, wiesz, w ogóle sama śmietanka. Cud, miód i orzeszki. Wiesz, cud, miód i orzeszki. I Kasia się brechta z tego, że no te dzieci przychodzą, myślą, że będą projektować dom marzeń, a skończą robiąc jakiś chujowy parking i się zastanawiając, czy barierka musi być, wiesz, 10 centymetrów w tą stronę, czy w tą, żeby spełniać jakieś normy. No tak. Dziwne. Ja wchodzę dalej. O ile dobrze pamiętasz, to u Kasi w firmie ktoś umarł z przepracowania. Mhm. Było coś. I tak sobie wyobrażam właśnie, że witajcie, zamiast pokazywać, wiesz, zapraszają te dzieci i pokazują im, że będą projektować, wiesz, projektować swoje domki marzeń, ale tak naprawdę zamiast domków marzeń będą po prostu, zastanawiać się, gdzie umieścić barierki na parkingach i, wiesz, umierać. Projektować swoje trumny. Projektować swoje, to jest, o Jezu, jakie to jest głębokie, co powiedziałeś teraz. Ma drugie, a nawet trzecie dno ta trumna. Jestem architektem. Możesz powiedzieć, że jestem architektem własnej śmierci? Architektem własnej depresji. Może tak. Nie, ale wiesz, może oni się odnajdą w tym. Może tworzenie miejsc, może samochody są dla ich pasją i tworzenie miejsca, że gdzie będą stały, jest dla nich czymś, co, wiesz, będzie dawało im nocne erekcje potem. Ten samochód stoi w tym miejscu, które wyznaczyłem. Te barierki, takie gładkie, w każdym niebezpiecznym miejscu, wskazanym ustawowo przez Unię Europejską. Dobra, dwie rzeczy jeszcze. No. Zamki ekspedycja. To jest pierwsza z nich. Więc, Sezamki ekspedycja. Więc jeśli, jak dobrze wiesz, mieszkam z Ukraińcami, z taką młodą parką. Ja nie wiedziałem, że oni jeszcze z tobą mieszkają. Mieszkają jeszcze i są zajebiści w ogóle. W sensie są kozaccy. I wrócili teraz ze świąt swoich. Byli na święta u siebie i wrócili. I przywieźli mi jakieś tam prezenty swoje, między innymi przywieźli nam, mówią, że to jest smakołyk, który przyjechał do nich z Kanady, od wujka. Dali nam paczkę sezamek i my tak patrzymy na siebie i tak, co kurwa to są sezamki, nie? Może są jakieś, wiesz, może o co chodzi w ogóle? Wiesz, no mówimy, no, że wiesz, fajnie, super, fajnie to wygląda, ale takie sezamki są, wiesz, no, w Polsce popularne, nie? I myślałem, że robiliście takie zdziwione miny i gryźliście te sezamki, mówiąc, jaki wyjątkowy smak, którego nigdy wcześniej nie znałem. Nie, i wiesz, i tak mówimy, no dobra, ale może to są jakieś niesamowite wyrypane kanadyjskie sezamki, syropów klonowych, czy coś takiego. No. Wiesz, podziękowaliśmy, daliśmy im tam coś swojego i patrzymy na te sezamki, wiesz, chwilę później siedzimy, otwieramy te sezamki, Kasia ogląda opakowanie i zaczyna brechtać, pokazuje mi na sezamkach, które przyjechały do Ukrainy z Kanady, jest napisane Made in Poland. O rady, odbyły daleką drogę ze sklepu, z hurtowni pod waszym blokiem, żeby pojechać do Kanady, a potem na Ukrainę. Najlepsze jest to, że one były faktycznie, wiesz, miały kanadyjskie, amerykańskie, wiesz, opakowanie, jeśli one po angielsku było w sensie. Mm-hmm. Ekstra, idealnie. Więc idealnie po prostu sezamki zrobiły właśnie całą drogę. To dlatego, kiedy ktoś przyjeżdża z Kanady, zwykle przywozi ci syrop klonowy, bo wszystko inne może okazać się, że było produkowane w twoim kraju. To jest trochę tak jak pojechać do Chin i powiedzieć, no tu mamy taki niesamowity smakołyk i dać im miskę ryżu. Było powiedzieć, że ty przywiozłeś im coś bardzo rzadkiego i dać im paczkę lejsów. Kurczaka w cieście na ostro. No. Ale ty to faktycznie mogłoby zadziałać, nie? Co ciekawe, byliśmy teraz, jak teraz siedziałem w Berlinie przez ten czas, bo oczywiście, wiesz, coś musiałem robić. Kiedy chodziliśmy sobie na żarcie, to zauważyłem jedną rzecz, że w Berlinie o wiele łatwiej
jest zjeść żarcie, które jest egzotyczne, niż żarcie, które jest ichnie, bo Berlin, czy wiesz, rodowici Niemcy jakby drogo się cenią, no, ale Chińczycy, ich Indusi i tak dalej, wszyscy zjazdowi pracują za niewielką kasę, więc możesz zjeść wyjebane dania chińskie, czy hinduskie, czy coś takiego za stosunkowo niewielkie pieniądze. A berlińskie, wiesz, berlińskie takie żarcie, takie niemieckie żarcie, czy takie standardowe właśnie przez Niemców produkowane, będzie dwa razy droższe zwykle, więc paradoksalnie Berlin jest takim miastem, gdzie taniej możesz zjeść egzotyczne żarcie niż, że tak powiem, z barze mlecznym. Nieźle. Ciekawe, jakie w ogóle jest żarcie niemieckie. Co to takiego jest? Bo mamy w Polsce, jakbyśmy mogli w Polsce... Kiełbasy, to jest i sauer, kiełbasy i sauerkraut pewnie. No tak. Znaczy, że kaczkę po pekińsku możesz zjeść taniej niż kiełbasę z sauerkrautem. No dokładnie. Jeszcze niesamowite są te dania w ogóle. Chińczycy potrafią, bo tam są, u nas w Polsce jest luzik, nie? To jest taka, wiesz, trochę bieda, ale tam naprawdę świetnie to podają, często są świetne wystroje w ogóle, albo całe rodziny zjeżdżają się. To jest kaczkę podaną tak, że się cieszy, że zginęła. Nie, ale tam jest też dużo Chińczyków, więc oni na przykład, oni lubią tą kuchnię, więc przychodzą jakby jak do siebie, wiesz, jak do siebie trochę, nie? Mhm. Więc ta kuchnia jest taka bardziej genuine, no niż tak, powiedzmy tak. W Polsce, nie? Come on. Wyobrażam sobie, że jadę do Japonii i wpierdalam pierogi w jakichś takich barach, bo są tanie. Musisz pojechać do Japonii, żeby były tanie. No. Ubrany. No i jeszcze jedna rzecz. Jak kupowałem leki, zauważyłem, jakiś spray do nosa miałem, żeby ułatwić sobie oddychanie, i jest napis, który mnie zadziwił na tym sprayu. Made jest in Poland. Napis bogaty w pierwiastki śladowe. To w końcu jest ich dużo, czy w końcu są śladowe, bo nie jestem pewien. Niesamowite to jest. Jak się nazywa to, ta taka medycyna, gdzie... Homeopatia. No, to jest next level homeopatia, gdzie jest tego mało, ale możesz być oszczędny, spokojnie, tego co jest mało jest bardzo dużo. Tak jest, bardzo dużo. Bogate pierwiastki śladowe. A może pierwiastki śladowe to są takie właśnie jak orzechy, wiesz, może zawierać śladowe ilości pierwiastków. W fabryce, w której produkuje się ten spray do nosa, produkuje się również orzechy, także może zawierać śladowe ilości orzechów. Może to jest matematyczny termin. Śladowe ilości pierwiastki bogactwa. Po prostu. I ma na przykład pierwiastek z 4, ale ma też pierwiastek z 9 na przykład. To muszą być takie znaczne liczby, skoro jest bogaty w te pierwiastki. No dobra, to co, newsy? Tak, idziemy. Newsy! These are tonight's headlines. Kapliczka świętego Huga. To mogłeś słyszeć o tym, ponieważ było o tym dosyć głośno ostatnio w internecie. To jest cudowny news. Czyjaś prababcia. Jakaś pani. Ale to jest w ogóle powód, dla którego muzułmanie mają rację. Co? Jaką rację? Aha, że nie wolno wykonywać obrazów? No, muzułmanie nie wykonują podobieństw, nie? Tak. Wszystko wydarzyło się we Florianopolis w Brazylii, gdzie freelance artystka make-upowa odkryła, że jej prababcia modliła się do figurki. Babcia. Jest złoto, jakie możesz być freelance make-up artist? Znaczy, chciałem ci powiedzieć tylko a propos tego, co mówisz o islamistach, że rację mają też chrześcijanie, którzy mówią, że wolno mieć tylko jednego Boga, bo ta pani nie modliła się do figurki Boga, ona modliła się do figurki, w sensie, nie tylko nie modliła się do figurki Boga, ona też nie modliła się do figurki świętego Antoniego, ponieważ to, do czego się modliła, było figurką Elronda z Władcy Pierścieni. Ale dla niej miało takie znaczenie, jakie miało. Mi też się tak wydaje, że te modlitwy i tak trafiały do Boga, który nie istnieje. W sensie, gdyby Bóg istniał, to by dostał te modlitwy. Pytanie jest, gdzie trafiały jej modlitwy. Czy w pustkę, czy w pustkę? Czy słyszał je Hugo Weaving, kiedy się przewracał z boku na bok? Było
super. To by było idealne, gdyby Hugo Weaving właśnie, nie wiem, w Matrixie 4, nie wiem, zatrudniający się teraz do Matrixa 4. Jakby opierdalał Słyszę. Cały czas swoją meksykańską sprzątaczkę, że gada, kiedy on śpi. O nie, bo ona mówiła po brazylijsku. Po portugalsku. Hardcore. O, paranoje, paranoje. To by było niesamowite. Paranoje, folia seka. Ale fajnie, gdyby jeszcze, fajnie by było jeszcze, gdyby na przykład... Nie wiem, sobie wyobrażam, że on przygotowuje się do jakiegoś kolejnego blockbustera typu Hobbit 4, nie wiem, nie wiem, co tam było, włosy kontra stopy. No. Czy co, jakieś inne widowisko, czy jakaś inna lekturka. W sumie to teraz Silmarillion The Movie to powinien być. No, no, no. I chyba coś przewidziałem. Chyba nie będzie z tym Marionem. Wyobraź sobie, że Hugo Weaving gada z takim aktorem, który myśli, że może nie robi dla świata wystarczająco dużo, zająć jakimiś charytatywnymi sprawami, a Hugo tak patrzy na niego i mówi: coś mi mówi, że ludzie cenią, co robimy. Coś mi mówi, że są wdzięczni. Słyszę w nocy głos, który mi dziękuje. Mówi, na serio chcesz robić tego Hobbita szóstą część, rewanż reptilionów? Mówi, coś mi się wydaje, że ludzie chcą tego. Tak, słyszę prośby. To by dużo tłumaczyło. Także, no nic, jak dla mnie te modlitwy się liczą, także ta pani pójdzie do takiego samego nieba, do jakiego poszłaby, gdyby to była figurka prawdziwego świętego Antoniego. Smakuje jak przyjaźń. Albo takiego samego, gdyby mówiła do kamienia. Tak. Dlaczego nie miałbyś się modlić do kamienia, jeśli wydaje ci się, że jest twarz świętego Antoniego w tym kamieniu? Mógłbyś. Albo lepiej do naleśnika. Twarzą Jezusa. Ja myślę, że naleśnik z twarzą Jezusa jest wyżej niż kamień ze świętym Antonim. Tak, ponieważ święty Antoni nie jest Bogiem, tylko jest jakimś kolesiem. No, ale czy naleśnik jest lepszy od kamienia? To zależy, kogo wydaje ci się, że ma na sobie ten naleśnik. Generalnie wszystko skończy się tak samo, także jeden pies. Następny mi się podoba. Smakuje jak przyjaźń. Mhm. Duńska restauracja serwuje My Little Pony Burger, który jest zrobiony z prawdziwego końskiego mięsa. Jest to nie tylko końskie mięso, jest to mięso kucyków. Widzisz... Jest taki park rozrywki, który nazywa się Slagharen. Nie wiem, kto nazywa park rozrywki Slagharen. To brzmi jak... Jak co? Slag co? Slagharen. To brzmi jak rzeźnia. W ogóle jak Slagharem. I Slag. I w tym... cały taki pełen szmat harem. Tak, harem. W tym parku rozrywki, kiedy kucyki... Gdzie jeszcze park rozrywki? W ogóle brzmi jak takie eufemizm na burdel. Może tak park jest. Park rozrywki. Ja tak, wiem, że harem. Pracują tam konie i kiedy te konie i kucyki są już stare. Te szmaty konie. Kiedy są stare i nie mogą już pracować w tym parku rozrywki, to są sprzedawane na mięso i robi się z nich burgery. Słyszałem, że lepsze mięso byłoby takie... Chyba lepsze mięso byłoby z takich koni nieprzepracowanych, nie? Prawdopodobnie tak, ale też byłoby to jeszcze mniej moralne. Nie wiem, czy w ogóle jedzenie normalnych koni jest gdzieś legalne. Tutaj chyba gdzieś można to wyczytać. Generalnie właściciele restauracji mówią, że zbyt dobrze się te burgery nie sprzedają, bo ludzie jednak nie lubią jeść konia. Wygląda na to, że ludzie lubią jeść zwierzęta, których na co dzień nie głaskają. Co jest, wiesz, logiczne. Ciekawe, czy można by zrobić taką restaurację, w której... Nazywałbym to, czekaj... ostatnia wieczerza bym to nazwał, albo ostatni posiłek, coś takiego. I zabijali cię na przykład... Nie zabijali cię, ale jeżeli masz na przykład swojego starego psa, to normalnie musisz iść do weterynarza, żeby go uśpić. Ale możesz go też zabrać do restauracji i pożegnać się z nim w wyjątkowy sposób. Zjadając go. Wtedy na zawsze staje się częścią ciebie.
No. Albo na dwa dni, w zależności od tego, ile kawy pijesz. To byłoby dosyć super, przy czym musiałoby to działać jakoś sensownie, bo ty musiałbyś zrobić jakieś badania na tym mięsie, zanim byś się zjadł. Także musiałbyś tydzień wcześniej oddać tego pieska, ale to w sam raz. Zakładam, że ja nie serwuję tego jedzenia, tylko wypożyczam kucharza. I on przychodzi do ciebie i... I robi to na twoim mięsie. I oprawia całe twoje mięso, więc zakładam, że ja nie muszę zadbać o to mięso, tylko ta osoba, która to je, musi zadbać o to, żeby to było zbadane mięso. Mhm. W sensie, rozumiesz, o co chodzi. Rozumiem, dobra. Kiedy gadaliśmy, zacząłem szukać, czy w jakich krajach jest legalne jedzenie koni. Wychodzi na to, że chyba w wielu krajach, ale znalazłem Polskę. W wielu krajach jest nielegalne, ale nikomu to nie przeszkadza, bo są kurwa głodni. Słuchaj, w Polsce stare konie często są eksportowane do Włoch, żeby być zabijane w rzeźniach. Jest to ponoć kontrowersyjne. Ja w ogóle o tym nie słyszałem. Wow. Muszę powiedzieć, że jak ty już się zestarzejesz, to mam cię wysłać do Włoszech. Czemu mnie? No bo jesteś konią. No jestem okoński, jestem bardziej okoń, także tak czy owak mógłbyś mnie złowić i zjeść. Ale zawsze mówiliśmy na ciebie koniu. No, tylko w gimnazjum, bo był już jeden konrad, który miał kurwę koniu. Trzeba było cię wysłać w takim razie w gimnazjum do Włoszech. Trzeba było poczekać, aż zestarzeję się w gimnazjum i wtedy wysłać mnie do Włoch. No wiesz, mieliśmy takich ludzi, którzy starzeli się w gimnazjum, więc... Ja miałem jakichś spadochroniarzy w podstawówce, co jest dla mnie niewiarygodne teraz, kiedy jestem dorosły i się zastanawiam nad tym. Okej. Idziemy dalej. To się nazywało Smakuje jak przyjaźń, ale następny news jest od Adriana i nazwałem go Smakuje jak praca. Więc pracownik, doradca finansowy został posądzony o sexual assault. Kiedy spuścił się współpracowniczce do butelki z wodą. Czy gdyby spuścił się koledze, to również byłby oskarżony o molestowanie seksualne? I don't know, man. W ogóle ciekawe. Byłoby świadectwo dojrzałego kraju. No, zastanawiam się. Może nie dojrzałych obywateli, ale dojrzałego kraju. Już mi jak dobra reklama kraju. Nasi obywatele nie są dojrzali, nasz kraj tak. Ten czyn jest dowodem dojrzałości naszego kraju, podczas gdy jest dowodem niedojrzałości naszych obywateli. Okej, jak do tego doszło? Co się z tym stało? Czy wszyscy czują się poszkodowani w tej całej sprawie? Więc Mr. on się nazywa Fullerton. Powiedzmy, że on się nazywa Lallana, ale wygląda, pewnie się doczyta milion razy inaczej, bo on wygląda na taki... wiesz, haitański ma vibe. Nie, on nazywa się Lallana. Tak, ale może się nazywa, się doczyta, nie wiem, czy tak się doczyta, ponieważ on ma takie, wygląd ma bardzo haitański, więc pewnie się doczyta po hawajsku jakoś. No może właśnie tak. Zachęcam cię, żebyś tak to czytał. Tiffany zostawiła na swoim biurku butelkę z... To jest drink bottle, więc to może niekoniecznie być woda, ale załóżmy, że zostawiła swoją butelkę na biurku i kiedy wróci... O Jezus, zostawiła ją przez weekend. No to równie dobrze on mógł założyć, że wróciła, nie będzie tego już piła. Więc kiedy wróciła w poniedziałek, odkryła, że jej drink dziwny posmak, który od razu bezbłędnie rozpoznała jako nasienie. Ja chciałbym zauważyć, że jeśli zostawisz butelkę przez weekend stojącą na biurku, to wydaje mi się, że tak czy owak będzie to fair dziwnie game. Smakowało. To jest fair game. Nie, w sensie to i tak będzie źle, to będzie dziwnie smakowało, bo ta woda też się zestarzeje i zepsuje. Będzie śmierdziało plastikiem, będzie smakowało tak, jak sperma. Ale zakładam, że to nie jest jej... Skoro takie rzeczy się zdarzyły, to zakładam, że to nie jest pierwszy raz. Ona to nie jest, wiesz, pierwsza lepsza osoba, która zostawia butelkę. To jest Tiffany i ona tak robi zawsze. Zawsze zostawia przez weekend i zawsze, wiesz, i zawsze smakuje i następnego dnia jest trochę zepsuta, ale jest ciągle okej. Ale teraz nie tylko była zepsuta, teraz była też trochę słona. Wiesz, zakładam, że nie trudno było zidentyfikować ten smak, jako że Tiffany prawdopodobnie miała udane życie seksualne i znała ten smak dobrze. Być może. Pan może nie odgadłby tego tak łatwo.
Jezus, najlepiej by było w ogóle, gdyby okazało się, że oni są małżeństwem i on po prostu w ten sposób przechytrzył własną żonę. Bam! Ja się zawsze zastanawiałem, bo pamiętasz, jak w szkole, było się w szkole, miało się WF i potem szło się pod prysznic i tam były butelki, które ktoś zostawił. I zawsze się mówiło, nie, ja nie użyję tego żelu, co tam stoi, bo na pewno ktoś do niego sikał. Ja się zawsze zastanawiałem, czy komuś się kiedykolwiek chciało po prostu nasikać do takiej butelki, bo mi się nigdy nie chciało. Kojarzysz to? Pamiętasz? No zawsze, no, znaczy ja zakładam, że jeżeli, że w ogóle, jeżeli stoi but otwarty, że tak powiem, napój, to albo na pewno cokolwiek do niego płynnego, to lepiej zostawić to. No nie, tak, nie, jeśli jest to napój. Nie jest od tego, ale nawet jeśli to jest szampon, lepiej nie ryzykować. Ale komu by się chciało? Ja nie wiem. Tak samo jak mówisz, że no, w McDonaldzie na pewno naplują ci do burgera, ale zakładam, że tam pracują dłużej niż tydzień. Jeśli pracujesz tam dłużej niż tydzień, to czy wciąż chce ci się pluć ludziom do burgerów? Już chyba nie, już chyba ci się nie chce. Nie no, pierwszy tydzień rozumiem, że jest to, wiesz, rozumiem, że chcecie się sikać do frytek z kumplem, nie? Ale no, po jakimś czasie po prostu to już jest codzienność po prostu. A, dobra, teraz tylko raz w tym miesiącu na przykład. Tak, może po jakimś czasie ochota na dowcipy maleje, a rośnie ochota na przestrzeganie etyki zawodowej. Zwłaszcza, że no dobra, nasikałeś komuś do frytek, no i ktoś te frytki zjadł, no i się pośmiałeś i tak dalej, ale nie możesz tej osobie powiedzieć, że nasikałeś mu do frytek. Ty się pośmiałeś, a on się najadł, także nie wiem, kto tu jest zwycięzcą. Więc... O Jezus, złociste frytki. No cóż, przynajmniej stać go na jedzenie. No. Wezwij wszystkich pracowników. Słuchajcie, panowie i panie, obawiam się, że przez ten tydzień zużyliśmy 20 litrów oleju mniej niż powinniśmy. Jak to się stało? Olej był wymieniany regularnie, sprawdzałem to, żeby był wylewany. O rany. Czy coś tutaj jeszcze jest? Znaleźli DNA w tej wodzie. Jezus Maria, ta Tiffany jest kurwa niezłomna. Nie dość, że sprawdziła, że coś jest złego z tym, no jeszcze z tą butelką biegała po całym biurze. Wpadła do HR-u, ale nie mogli jej pomóc, więc poszła do kurwa laboratorium, żeby zanalizowali to, jako jest DNA tej wody. To jest słusznie, to ja według mnie zrobiła słusznie, bo stary, jeśli raz pozwolisz, żeby ktoś ci się spuścił do wody i wypijesz to i nie będziesz tego ścigał, to potem codziennie będziesz znajdował spermę wszędzie. Trzeba zdusić w zarodku takich skurwysynów. Nie ma innego wyjścia, stary, naprawdę. Pan powiedział, że jedyne, na czym mu zależało, to na faktycznym akcie spuszczenia się do butelki. Niespecjalnie zależało mu na wypiciu tego. Jej wypiciu tego. Tak, całe życie marzyłem o tym, żeby spuścić się do butelki. O rany. No, chciał zrobić dowcip, został złapany. Trudno, no. Musi teraz... co mu grozi? On nie idzie do więzienia. No za sexual assault. Tak. No w sumie to chyba słusznie. No trudno. Obu życzę powodzenia. Mam nadzieję, że on... Wiesz, powiem tylko tak. Tiffany. Życzę ci z całego serca, żeby sprawiedliwości stało się zadość i żebyś czuła się lepiej. Ale ja nie wiem, czy w takiej sytuacji, kiedy już wypiłaś tą spermę, warto tą sprawę nagłaśniać, bo dobra, on pójdzie do więzienia, ale ty zawsze będziesz osobą, która wypiła spermę. No ale ona jest kobietą, ona się nie musi tego wstydzić, że wypiła tą spermę. Nie, to jest, chodzi mi, nie musi się wstydzić, jeżeli to jest, wiesz, konsent. Nawet jeśli jest tutaj wychodzi z ciebie jakieś homofobiczne tendencje. Jeśli byłaby mężczyzną, to musiałaby się wstydzić. Tego nie powiedziałem. No zakładam po prostu, że ciągle, wiesz, nie tylko zrobiła sobie trochę krzywdę, nie? Bo no dobra, sprawiedliwości dokonało się zadość, ale wiesz, zawsze będzie teraz tą osobą, której się ktoś spuścił, to będzie znana w tej pracy. No ale będzie też znana jako ta osoba, której kiedyś się spuszczono do wody, to ta osoba teraz siedzi w więzieniu i sama poznaje smak spermy. No to będzie on, ale wyobrażam sobie, ale wiesz, co z tego, co się z nim dzieje, kiedy tak naprawdę już nigdy do ciebie nie powie Tiffany. A jak do ciebie powiedzą? Sperm dumpster? Sperm drinker. Soul drinker właściwie.
Dobra, chodźmy dalej. Ale to było dobre. Adrian, jesteś wielki. Zdrowie, Skrobolu. To, co teraz czytam, będę czytał, jest od Skrobola. Niestety w drodze przygotowywania podcastu zrobiłem trochę mocniejszy research i wyszło na to, że to jest fake. 31-letni Krzysztof Nowak zmarł z przepicia, odżył w kostnicy i wrócił na imprezę w Siemieniowicach. Człowiek, który pił dużej ilości wódki na imprezie, wyszedł na chwilę na zewnątrz, po czym znaleziono go martwego, przewieźli go do kostnicy, w której zmartwychwstał. Dał policji zeznanie, poprosił, żeby go odwieźć do domu, ale w trakcie, kiedy go odwozili, zmienił zdanie i stwierdził, że chce wrócić na imprezę, bo skoro odżył, to musi to uczcić i musi to opić. To byłaby świetna historia, niestety jest to fake. Zwykle poznaję takie rzeczy jak... Tutaj na przykład masz coś takiego, co wygląda jak wycinek z Facebooka albo z Twittera i ten wycinek jest niezaznaczalny, to jest fake. Nie możesz ani dodać komentarza, ani dać lubię to jest wszystko fake, to jest nieprawdziwe. Zacząłem szukać Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Jana Himmelsbacha i niestety nie istnieje taki szpital. Chcesz powiedzieć, że koleś zaliczył zgon na imprezie? Tak, zaliczył zgona. A potem poszedł klina wybijać klinem. Klinem, przepraszam. Ktoś mnie kiedyś poprawiał z tego powodu. Dobrze, pójdźmy dalej. Parujące szyby? Niezawodny sposób na parujące szyby, tak. Najwyraźniej dobrym sposobem może być wzięcie w skarpetę dużej ilości takiego mocno wchłaniającego żwirku dla kotów i to będzie wchłaniało wilgoć z powietrza samochodu. Tak, jest to bardzo fajne, szczególnie teraz, kiedy od wewnętrznej strony się potrafi ci zrobić ten. Dokładnie. I to jest jeden ze sposobów, przy czym istnieje małe prawdopodobieństwo, że jeśli zostaniesz zatrzymany i przeszukany przez policję, to ich tak jakby ten polowy zestaw do sprawdzania różnych chemicznych związków może wykazać, że wieziesz pół kilo metamfetaminy. I możesz zostać aresztowany i wsadzony do aresztu. Za posiadanie pół kilograma metamfetaminy. Tak żwirek. Wydarzyło się w Houston. Ale tak, za żwirek. Został zatrzymany. Co ciekawe, tutaj nie ma o tym ani słowa w artykule. Jest dopiero w statemencie szeryfa policji. Zatrzymano go generalnie dlatego, że wyczuli od niego marihuanę i znaleźli marihuanę w jego samochodzie. Dopiero później znaleźli skarpetę z tym żwirkiem. I nie byli w stanie stwierdzić, co to jest. Ani on nie był w stanie im powiedzieć, bo jego ojciec zrobił taki eksperyment, że włożył do jego samochodu i samochodu jego siostry po takiej skarpecie. Także jest, wiesz, jest zawsze ryzyko. Każdy dobry lifehack ma swoje ryzyko, nie? Ale musisz się z tym liczyć, kiedy chcesz mieć czyste szyby. O. Wiesz co? Nie, ten żwirek jest bardzo ciężki. Żwirek jest bardzo, bardzo częstą metodą stosowaną. A słyszałeś o niej wcześniej? Tak, tak, no właśnie. To jest o tyle zajebiste, że jak jedziesz długo samochodem, to możesz się posikać w ten żwirek też. Jest to, wiesz, wielozadaniowy lifehack. Gorzej, że koty będą ci chodzić do tego żwirku. Na pewno. Niż samochodem z autostrady 40 kotów ze swoim samochodem zapierdala. Nie, to jest kurczę bardzo często stosowany patent, szczególnie kiedy jeździsz na snowboard czy narty, nie? Bo bardzo często wtedy masz kupę wilgoci w aucie, która się, wiesz, wrzucasz na sprzęcie, jest śnieg, wrzucasz go do środka, on się w środku rozpuszcza No mi się przydaje to bardzo często, nie? Żeby wozić jakieś tam pierdoły pochłaniające wilgoć, nie? A jakbyś położył podpaskę na dashboardzie? W ogóle do szyby przykleić. No takie podpaski wokół szyby. A co jeżeli szyba będzie miała okres i nie będzie pracować na przykład, albo będzie ją bolała głowa? No ale to teraz w miesiącu. I to jest regularnie, także możesz po prostu prowadzić kalendarzyk, jak każdy dobry właściciel auta. To było idealne, nie? Nawet nie dotykam dalej. To było idealne. To jeszcze tylko szybko kurczę o grzechu warty, ale o tym już mówiłem. 12-letni chłopiec wyciągnął broń
żeby zagrozić 13-letniej dziewczynce w Harlemie. Harlem jest chyba w Nowym Jorku, nie? To jest dzielnica Nowego Jorku? Tak, NYPD. Ponieważ chciał ukraść jej McNuggetsa. Ona nie tylko nie oddała mu tego McNuggetsa, ale wytrąciła broń z jego ręki i powiedziała, żeby... Jeżeli go nie stać na McNuggetsa, jeżeli nie stać go na McNuggetsa, to jakie są szanse, że będzie go stać na kulę do tego samego, do tego pistoletu? No ale to nie jest jego broń na pewno. To nie jest tak, że w Ameryce mogą sprzedać broń dziecku. On tą broń zabrał ojcu na przykład, którego nie stać na McNuggetsa. To nie chciał mu kupić na McNuggetsa, ponieważ jest to gówno. Konrad, co ty mówisz? Co ja mówię? To twoja historia się nie trzyma kupić. Aha, bo nie sugeruję, kupię. Że jest czarny ojciec, który zajmuje się... Sugerujesz, że ma ojca. Ta historia się nie trzyma kupy. Rozjechałem się w wielu miejscach. Generalnie ja też nie polecam na McNuggetsów. Uważam, że to jest słaby kurczak. Jeśli musicie zjeść kurczaka, idźcie do KFC. Chyba bardzo chcesz mieć sponsoring. Ważna informacja. Nie zamawiaj tego nowego Grandera. Jest Grander, chyba Cheezer się nazywa. Jest paskudny, odradzam. Nie jadłem w KFC od lat. Nie, bez pizzu jem tak rzadko. Jesteś biednym, biednym człowiekiem. Znaczy nie w sensie małomajęcnym, tylko w sensie smutnym. Nie, no właśnie jestem mega zadowolony, że jakby wyszedłem z tego kręgu. Wyszedłeś z kręgu jedzących kurczaki. Z kręgu fast foodów, no. Czujesz się bardziej biały. Dobra, kącik robotyczny, ciach. If they set that android free, it will be the end of all of us! No! Yeah. Walcząc o lepsze jutro. O, to jest to, o czym mówiłem w ogóle. Możliwe, tylko to jest dosyć... To jest to, o czym, no, to jest to, o czym mówiłem od jakiegoś roku. Że każda inteligencja będzie musiała mieć kill switch. Tak, to będzie jest... po prostu program, albo będzie miała programowalny czas życia. Masz tutaj generalnie taki papier. Gadaliśmy o tym. Tak, ale to jest nowe. To jest styczeń 2017. Nie o to chodzi, no. To teraz jest to prawnie będzie zrobione, ale gadaliśmy o tym, że będzie prawdopodobnie tak jak w Blade Runnerze, że każda sztuczna inteligencja będzie musiała mieć właśnie programowalny czas życia albo właśnie kill switch. Oni chcą zrobić więcej. Oni chcą stworzyć legalny status dla robotów. Będą nazywać ich elektronicznymi ludźmi. Znaczy elektronicznymi osobami, przepraszam, nie ludźmi. Będą miały swoje person? Prawa. Czy... Nie, electronic persons. Będą miały nie podoba mi się, prawa? Nie podoba no? mi się electronic person. W ogóle bez sensu. Ale muszą ich jakoś nazwać. Tak, ale nie podoba mi się elektroniczny ten, bo to co potem będzie biologia i się okaże, że to będzie coś zupełnie innego, biologiczny robot. I nagle to będzie w sensie... rasistowskie mówić tak na robota. W sensie nie podoba mi się electronic person, bo to jest tak jakby... W sensie to, że jest elektroniczne, nie ma tu nic do rzeczy. Artificial person, coś takiego, to brzmi już lepiej, nie? No tak, ale czasem chcesz nazwać człowieka sztucznym i wtedy będą myśleli, że nazwasz go robotem. Nie, to wtedy, ale nie mówisz wtedy artificial, mówisz fake. You're so fake and artificial. You're a fake. To jest pierwsza rzecz, którą chcą zrobić, żeby roboty miały swoje prawa, ale też jakieś obligations, jakieś obowiązki, które muszą wypełniać. I będą musiały brać odpowiedzialność za decyzje, które podejmują, zwłaszcza jeśli będą autonomiczne. Drugie to kill switch. I trzecia rzecz to chcą nałożyć jakieś... Chcą wymagać, żeby nakładane były ograniczenia, które... Czekaj. Ensure they obey all commands unless those commands would force them to physically do harm to humans or themselves through action or inaction. Czyli to jest jedna z zasad jak on się nazywa? Asimowa. Będą musiały wykonywać wszystkie polecenia, chyba że te polecenia będą powodowały uszkodzenia człowieka albo robota poprzez akcję albo nieakcję. Ale to jest na zasadzie uszkodzenia mienia czy na zasadzie... Nie, tylko człowieka albo robota. Tak uważam, że jest to long overdue, nie? Tak, bardzo ale często, to... a physically harm. Ja się uważam, że w ogóle uważam, że to jest w ogóle hardcore mówić physically harm, bo możesz taki robot w dobie dzisiejszej powinieneś chronić bardziej psychiczne dobro człowieka. Mhm. Tak, no, robot, słowa potrafią ranić.
No tak, ale chodzi też o taką sytuację, że wiesz, wiadomo, łatwo jest zdefiniować fizyczne uszkodzenie, ale masz taki problem, że tworzysz sztuczną inteligencję, która manipuluje na przykład tobą w marketingu, nie? Mhm. I uważam, że znaczy, to nie, wiesz, to jest coś takiego, że trochę za szybko ta broń weszła w posiadanie firm, które teraz będą po prostu zamykać wszelkie możliwe opcje cenzury tego. Ale jest to dosyć duży problem, bo masz algorytmy, które są w stanie wpływać na, wiesz, manipulować tobą bardzo mocno, bardzo efektywnie. Mhm. I no nawet, wiesz, patrząc na to na Facebooka, nie? Uważam, że powinno być coś takiego jak jakby fair content policy. Czyli, że każdy content ma takie same szanse na zostanie pokazanie, że nie mogą ci selekcjonować feeda, powiedzmy, na Facebooku w newsy, które będą, wiesz... Ale oni się w ten sposób finansują, więc oni muszą mieć taki algorytm, który to robi. Mogą, nie, ale nie, może tak być, ale newsy nie mogą być tak dobierane, żeby na przykład jakoś zrobiły, były dla ciebie, programowały cię politycznie. A, tak, to rozumiem, o co ci chodzi. Że na przykład pokazują ci tylko z konkretnej strony pewne wydarzenia. Mimo no, tego, zwłaszcza, że newsy są z każdej. Tak, ale to może być nawet strona, która ci się podoba i prawdopodobnie jest, bo lajkujesz tego typu rzeczy, wiesz, ale i one ci częściej się wyświetlają, ale koniec prowadzi to do tego, że nawet nie wiesz, nawet nie znasz drugiej strony medalu, nie? Mhm. Tak, jesteś w takiej bańce. Słodkiej, słodkiej bańce. Dobra, zwróćmy jeszcze drugą rzecz. Hakowanie bliskie sercu. Bo mamy dzisiaj czytankę. Czytanka. To ci się spodoba. Zhakowali rozruszniki serca. FDA to potwierdza, słyszałem. A producent to słyszałem, łata. Że... To słyszałem akurat, że... Kiedy to jest? 10 stycznia. Wiesz co słyszałem? O hakowaniu pomp insulinowych. Wow. Że są pompy insulinowe, które... Że są pompy insulinowe, które są sterowane cyfrowo, programowalne cyfrowo i bardzo one nie mają zabezpieczeń żadnych. One przez Bluetooth czy przez coś takiego się komunikują, nie? Mhm. Więc po prostu ludzie robili takie akcje, że hakowali te pompy, dostawali się do nich i na przykład programowali komuś, wiesz, zapaść insulinową, nie? Fuck. Czekaj, pump insulin hacked? Hack risk, yeah. To możliwe, to. No. Ciekawe, czy ten sam producent. Johnson & Johnson. To tutaj nie, to jest St. Jude Medical. I była, z tym była sytuacja w ogóle, jak ty, wiesz, najlepsze jest to, że w takich sytuacjach najczęściej właśnie informatycy o wiele, wiesz, później wchodzą, tak samo jak ja bardzo późno wszedłem, wiesz, Facebooka i tak dalej. Zawsze jest tak, że ludzie, którzy nad tym siedzą, nie wierzą w swoją technologię, lepiej latać, tak gadaliśmy o tym kiedyś, że lepiej latać czyimiś samolotami. O rany. Generalnie to, co można było zrobić, to można było zdalnie na około 15 metrów szybko rozładować baterię rozrusznika serca. Można było zbrikować ten rozrusznik. Jeśli 15 metrów, to musi być Bluetooth albo coś takiego. Mhm. Tutaj jest jeszcze dwie rzeczy. Mogli zhardkodować jednego użytkownika, hasło i klucz na wszystkich urządzeniach kontrolnych. To jest skomplikowane, tego nie rozumiem. W każdym razie cały artykuł jest o tym, że cała akcja publikacji tych problemów była zrobiona w taki sposób, żeby obniżyć ceny akcji na giełdzie tej firmy i chcieli w ten sposób zbić grubą kasę. Ale fakt, że można zhakować komuś serce, jest dosyć interesujący. Ja nie wiedziałem, że to ma jakieś oprogramowanie. Ja myślę, to jest w ogóle, żyjemy w ogóle w strasznie dziwnym świecie, gdy właśnie możesz zarobić kasę na manipulacji, wiesz, akcjami firmy, więc tak naprawdę manipulujesz PR-em. Wiesz, tak jak ta akcja była z Galaxy, nie, wybuchającym. Mhm. Więc zawsze możesz spodziewać się, wiesz, różnego typu jakby reakcji rynku na to. Przerażające jest to, że zawsze wydawało mi się, że pierwszym implantem, który bym sobie zrobił, to są słuchawki wewnątrz głowy. Także mogę bezprzewodowo łączyć się z słuchawkami, które są przy mojej kości wewnątrz głowy, nie?
Ale wyobrażam sobie, że w tym momencie ktoś może zhakować to i wywołać strasznie głośny pisk i dostanę SMS-a. Jeśli chcę, żeby pisk się wyłączył, to 200 zł na takie konto. Jezus, było coś takiego w ogóle w tym. Black Mirror miał ten odcinek. Jeszcze nie doszliśmy. Obejrzeliśmy 3 na razie. Nie, to był stary odcinek. No ja wiem, mówię o starych. Ja pierwszy widzieliśmy cały. Był taki odcinek, w którym... To było w pierwszym w takim razie sezonie. Pierwszy odcinek to jest świnia, drugi odcinek to był drugi odcinek. To jest taka seksmisja, gdzie żyją pod ziemią i wszyscy muszą pedałować na rowerach. No i dokładnie, i tam była sytuacja taka, że koleś musiał wyłączyć, wyświetlały mu się reklamy. Tak, i musiał płacić za to, żeby ich nie oglądać. Musiał płacić, jeżeli nie chciał oglądać reklam. I musiał płacić kredyt sami, który zarabiał jakby poprzez pedałowanie. O rany. I trzeci odcinek, no, tak, pamiętam. My jeszcze nie skończyliśmy Black Mirror, jesteśmy właśnie na pierwszym odcinku drugiego sezonu teraz. Bo różne rzeczy się pojawiają, Rick and Morty'ego jeszcze robimy, ponieważ Monika nie widziała. O Jezu, Rick and Morty to jest w ogóle... Od czasu do czasu komuś pokazuje i to jest hit and miss po prostu. Mi się wydaje, że możesz tak po prostu zobaczyć jaka... Wiesz, możesz zobaczyć osobę w ogóle po reakcji na Ricka i Morty'ego. Może, Monika jest zachwycona. Też w Ricka trzeba dać mu faktyczną szansę, żeby... Trzeba dać mu szansę, no to nie jest taka rzecz, którą po jednym czy dwóch odcinkach możesz ten. To po prostu trzeba też bardzo specjalnie mieć specjalną głowę do tego w danym momencie. Trochę tak, ale jakość się przebije, jeśli dasz mu szansę, to jakość się przebije. Jakość przebije się na wierzch. Dobra, czas na nasze czytanie. Turn to page 394. Dostaliśmy czytankę od Daniela. Nie wiem, czy Daniel pozwolił nam na przeczytanie jego prawdziwych danych. Daniel wystarczy. Daniel napisał fanfic Inside Baseball. I ten fanfic jest całkiem dobrze napisany, przynajmniej to wnioskuję po pierwszym paragrafie, a resztę chyba chcieliśmy przeczytać już na podcaście. Tak, jest to w sam raz długości, w sam raz na czytanie, także będziemy to czytać. To co, zaczynamy. Jeszcze raz, to jest od Daniela. Daniel jest wyjebany w kosmos, za co nam podesłał. Gdy zaczynaj, zapraszam. Apokalipsa potrafi być przerażająca, straszna, okropna, ale przede wszystkim jest dość irytująca. Szczególnie jeśli przychodzi o 12 nad ranem. Parzenie kawy staje się bardzo trudnym zadaniem, kiedy twój ekspres został pochłonięty przez bezimienną pustkę, a równie bezimienna macka wyżera ci rozpuszczalną Nescafę wraz z puszką. Jest jeden stan, który, odcinając umysł od świata zewnętrznego, może uchronić człowieka od szaleństwa w tej sytuacji. Kac. Myślałem, że pisze KFC. W takim właśnie stanie Koko obudził się owego ranka. Pożądając porządnej porcji kawy, która nie tyle przywróci go do życia, co nieco odroczy wyrok zgonu, nieświadomie dał bezimiennej trwodze po mackach i przyrządził solidny kubek studenckiej. Rodzaj kawy pity głównie, jak sama nazwa wskazuje, przez studentów przed sesją. W jej wypadku nigdy nie możesz być pewien, czy jest w niej odrobinę wody, czy to rozpuszczone czyste ziarna kawy. Nie ulega za to wątpliwości, że kopie mocniej niż sam szatan. Narzucił na siebie różowy szlafrok w króliczki. Koko nigdy nie kupował tego szlafroka. Pewnego dnia pojawił się on po prostu w jego łazience, a on stwierdził, że należy brać od losu to, co się dostaje. I od tamtego czasu dumnie w nim paradował. Wziął w prawą rękę kubek, a w lewą laptopa i kierowany bliżej nieokreśloną rządzą mordu na wszechświecie wyszedł z bloku. Na zewnątrz powitało go kłębowisko macek i oczu, znane szerzej jako Yog-Totute-Tolnotodune-Tonotogotot-Sogoton. Jego imię powstało przez wrzucenie do worka dużej ilości liter H, O oraz T, dodaniu paru innych dla niepoznaki i wrzucenie ich w losowej kolejności. W podobny sposób powstały też imiona wielkich przedwiecznych oraz język węgierski. Nie mając pomysłu na lepszą reakcję, rysownik wzniósł prawą rękę w górę. Nieświadomie zainspirował tym powstałą kilkaset lat wcześniej statuę wolności. Wokół artystów czas płynie w dziwny sposób. Gdzie było skupione, jak oceniał, najwięcej oczu i zapytał: kawy? W
Gdy Koko przeżywał swoje pierwsze w życiu spotkanie z bezimienną grozą, Mateusz był pochłonięty rozkoszowaniem się ostatnimi godzinami przed wykładem. To znaczy, rozkoszował się nimi przez całą noc, próbując zaprogramować swój toster. Toster nie był w założeniu programowalny, ani nawet sterowany komputerowo, ale w napędzie kreatywności i niewyspania Mateusz w nieświadomy już nawet dla niego sposób podłączył do urządzenia płytę główną z losowego laptopa. Zaś... Obecnie zaś w panice sprawdzał, o czym i gdzie ma za pół godziny wykład. Znalazł już przybliżony adres uczelni. Stwierdził, że temat wykładu wyciągnie od studentów. Wziął laptop pod ramię i zderzył się w drzwiach z ponad 3-metrowym skrzyżowaniem Terminatora, droida bojowego, fabryki promów kosmicznych i bardzo cyberpunkowego mrowiska. Robok trzymał w rękach, w łapach, w czymkolwiek służącym do trzymania broń, która wyglądała, jakby była zrobiona do anihilacji całych galaktyk. Nie było to bynajmniej mylne wrażenie. Słyszeliście kiedyś o wielkim wybuchu? Z rozkazu Federacji Handlowej. W tym momencie siarczysty policzek laptopem zakończył brutalnie potencjalny monolog robota. Nowa trylogia, wysyczał informatyk. To herezja, za którą powinno się palić na stosie. Robot wyostrzył kamery na bezczelnym człowieku i spróbował wrócić do przemowy. Wasz zaburzenie przepływu midichlor. Laptop trafił robocie odpowiednik głowy z drugiej strony, tym razem dwa razy mocniej. Jeszcze jedno słowo, wycedził Mateusz przez zęby. O Federacji Handlowej albo midichlorianach to osobiście wyrzucę cię z ziemi. Nie obchodzi mnie jak, ale to zrobię. Tak w ogóle, skąd ty się tu wziąłeś? Z rozkazu... Robot nie odważył się wypowiedzieć zakazanego słowa. Rozkaz był opisany apokalipsa. W sensie koniec świata? Nie wiem, bąknął robot. Czuł się coraz bardziej niepewnie przy tym ziemianinie. Informatyk odetchnął z ulgą. Podszedł do biurka, odłożył lekko zmaltretowany po dwóch bliskich spotkaniach trzeciego stopnia z kosmiczną machiną wojenną laptop na biurko i opadł na fotel. Czyli nie będzie wykładu. Odetchnął z ulgą. O radę. Przedwieczna groza skupiła całą swoją uwagę na Koko. Czytasz to dopisek. Większość uwagi. Część oczu musiała pozostać skupiona na przerażaniu swoją obecnością przechodniów, żeby nie ucierpiał na tym PR bezimiennego koszmaru. Jedna z macek ostrożnie wysunęła się i chwyciła oko ucho kubka. Następnie uniosła się na wysokość, gdzie przedwieczny uznał, że znajduje się jego głowa. Istota spoza czasu ostrożnie wzięła łyczek. Eksperci zgadzają się, że trzęsienie ziemi, które wówczas nastąpiło, było odczuwalne na przynajmniej 3/4 powierzchni ziemi. Koko spokojnie przeczekał najgorsze chwile szoku. Gdy macki przedwiecznego się uspokoiły, jedna z nich, prawie na pewno inna niż wzięła kubek, zwróciła kawę w ręce rysownika. Koko spojrzał na nią. Nie ubyło prawie nic. Jedno z większych oczu wysunęło się do jego twarzy. Masz, powiedział nieśmiało głos w jego głowie. Masz tego więcej? Koko krytycznie omiótł grozę wzrokiem. Było to dość trudne, biorąc pod uwagę, że niektóre macki sięgały kilku kilometrów w różne strony. Czekaj chwilkę, odparł i znikł w odmętach bloku. Po kilku minutach wrócił ze znoszonym dwuczęściowym dresem. Rzucił nim w potwora. Ten złapał dres jedną z macek i w niepojęty dla zwykłego śmiertelnika sposób wcisnął się weń w ułamku sekundy. Trzy paski na nogawkach zmieniły się płynnie w trzy macki. Chyba nie chcę wiedzieć, stwierdził wolno Koko. Dobra, chodź do mnie. Czekaj. Aha, dostał spodnie, żeby nie wchodził bez spodni, dobra. Co to? Spytał robot, wskazując na jeden z leżących przed nim laptopów. Siedział z Mateuszem przy stole zaimprowizowanym z biurka. Pili kawę. To znaczy Mateusz pił, a robot kontemplował stygnięcie napoju. I poznawali siebie nawzajem. To jest komputer Koko, wyjaśnił informatyk. Wziąłem go do naprawy w zeszły czwartek. To Koko. I kiedy był zeszły czwartek? Koko to mój kumpel, a zeszły czwartek był... Mateusz zmarszczył brwi i przeliczył na palcach. Coś tak z 6 lat temu. Hej! Nachylił się konspiracyjnie nad stołem i spojrzał na robota. A wy macie taką wspólną inteligencję, czy każdy osobną? Jesteśmy... Robot pośpiesznie sprawdził słownik ludzkiego. Jesteśmy rojem. Każdy z nas ma własny intelekt, ale kontroluje nas wspólna kosmiczna superinteligencja. Czy Mateusza aż zaświeciły? Wstał, oprzedł robota i zaczął badać tył jego głowy.
Masz tu, mruknął, jakieś gniazdko USB albo coś? W odpowiedzi robot wysunął gniazdko identyczne z ziemskim, oznaczone nawet takim samym symbolem. Mateusz gwizdnął. IBM robił nam części, wytłumaczył robot. Ziemia jest najtańsza. Dobra, nieważne, żąchnął się Mateusz. Mogę zgrać twój mózg? Ile to w ogóle zajmuje? Według waszych standardów 3 gigabajty. Tylko? Ludzie bardzo nieefektywnie wykorzystują przestrzeń na dysku. Mateuszowi po raz kolejny zaświeciły oczy. Wyjął z kieszeni pendrive'a i wcisnął go w gniazdko USB robota. Za pierwszym razem, to niewiarygodne. Tak, ja wiem jak to się robi. No kurwa. To jest trik informatyków wszystkich. Kopiuj się! Co? No kopiuj się, całego, kosmiczną superinteligencję też. Robot wzruszył ramionami i spełnił prośbę śmiertelnika. Gotowe. Mateusz wyjął pendrive'a z robota i podłączył do swojego komputera. Zatarł ręce. Już wiedział, co zrobi. Na ekranie telewizora Ragnar Lodbrok zeżnął Anglików, Szkotów, Irlandczyków czy jakichś innych wieśniaków. Kogoś sięgnął po chrupka serowego i natknął się na mackę wypełniającą całą miskę. Zjadłeś wszystkie? Zapytał z wyrzutem. Były dobre. Jog to tutaj, to kudu, to modowo, to goto, co goton, wzruszył ramionami. To było o tyle piękne, że w tej chwili miał kamion w różnych rejonach ciała. I wziął łyk piwa. Nawet lepszy od dusz. Odstawił butelkę koło kanapy i sięgnął jedną z macek do lodówki w sąsiednim pokoju. Weź też dla mnie, powiedział Koko, nie odrywając wzroku od telewizora. Zgodnie z jego prośbą, macka wróciła do salonu sypialni z dwoma butelkami piwa. Jedną z nich... Już nie mam salonu sypialni. Jedną z nich postawiła przed Koko, drugą przed wieczny, od razu otworzył i wychylił solidny łyk. Koch westchnął, zatrzymał wikingów, wstał i narzucił na siebie kurtkę. Lecę do biedry po chrupki, będę za 10 minut. Trochę nie rozumiem tego, w sensie skoro on ma kilometrowe macki, to dlaczego on po prostu nie poszedł macką do biedry? Może nie chciałem mu pokazywać, że mamy biedę na osiedlu, bo się wstydziłem. Okej. Rozległ się ping. Mateusz nachylony nad tosterem drgnął, otworzył urządzenie i wyjął grzankę. Powoli obrócił się, trzymający w rękach pieczony chleb z serem, jakby był on co najmniej świętym graalem. Pokazał go robotowi. Perfekcyjnie wysmażony tost, wyszeptał i wzniósł wzrok ku niemu. Kosmiczna inteligencja jest wielka. Toster zaskwierczał z dumą. Następnym razem musimy czytać wzajemnie swoje opowieści. Odwrotnie, no. Głupio, a to zaczęliśmy. Tak, ale zaczęliśmy to odwrotnie. Wnioskiem jest, że musimy czytać te rzeczy następnym razem, zanim je przeczytamy. Yep, ale było idealne. W ogóle, Danielu, masz mega talent do tego. Ja jestem pod wrażeniem w ogóle, jak to jest napisane. Bardzo tak, ładnie. Jest bardzo dowcipne i jest mało tryhardowe. Yep, delikatnie, mega. Więcej. Moar. Chcemy tak, więcej. Bardzo dobra robota. Dziękujemy. I w tym czasem my wsuniemy się w piłkę w trybunę. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Tak, tylko odpiszę Danielowi, że jest zajebiście. Więc tak, ja muszę zaczynaj. Więc zaczynaj może. Tak jest. Patryk Gawroński pisze: White Rabbit Project zdecydowanie polecam, jeśli brakuje wam ducha pogromców po wstrzymaniu emisji. To jak najbardziej warto, tym bardziej, że odcinków nie jest dużo. Ja zbingowałem przez święta. Pogromcy jako tacy w sumie wrócili na antenę jako Mythbusters The Search, w którym nowy prowadzący Kyle Hill, znany wcześniej z kanału Nerdist z programu Because Science, szuka nowych, zdolnych pogromców. Mity się dalej gromią, tylko formuła jest trochę inna. Na co Jędrzej Jodkowski odpisał mu: White Rabbit Project zapowiada się spoko, chociaż wygląda jak bardzo mocno sponsorowany kanał na YouTube. A Mythbusters The Search to jakaś bzdura. Nie można zmienić prowadzących i formułę programu i udawać, że to spuścizna Mythbusters. To jakbyś wziął Familiadę, zamienił Strasburgera na jakiegoś jurora z Voice of Poland, kazał ludziom walczyć na ringu o możliwość odpowiedzenia na pytanie i nazwał to Familiada Last Man Standing. Uwielbiam Jędrzeja. Pierdolę. Uwielbiam Jędrzeja za to. O, kolejny komentarz był hitem mojej wizyty w Szczecinie, urodziny Moniki ostatnio. Mleczek pisze. Gdzieś ta się uchowali.
Liczek lancetowatych wystarczy zjeść z 50 i jest już dobrze. One są takie malutkie, rosną w kłębkach trawy na pastwiskach późną jesienią. Powyżej 200-300 to już level szaman. W Bieszczadach ganiają takich miłośników natury na kładach, gdyż psylocybina jest na liście substancji zakazanych, podobnie jak na przykład DMT, które wytwarza ludzki mózg. Ze śmieszniejszych rzeczy a propos narkotyków, to ostatnio w Czechach zakazano naszej polskiej herbatki marki Lloyd. Podobno zawiera między innymi skopolaminę. Co ciekawe, jest to substancja, którą CIA testowała w latach 50. jako serum prawdy. Odpowiednio użyta działa tak jak pigułka gwałtu premium. Ofiara zachowuje się jak normalny człowiek, tylko możesz mówić jej wszystko. W Polsce ta substancja występuje naturalnie m.in. w wilczej jagodzie czy nasionach bielunia. Bieluń to taki dzwonowaty kwiatek, który mają na balkonach nawet niektóre babcie w blokach. Zjedzenie tego w formie nasionek kończy się w najlepszym wypadku kilkudniowymi traumatycznymi halucynacjami. Jak coś, to te herbaty są ciągle dostępne w Polsce. Smak to mięta z dziką różą i żurawiną. Podsyła nam newsa. Polska herbata została wycofana z sprzedaży. Dziękujemy, Mleczek, za te wyjątkowo dokładne i precyzyjne informacje. Cudowny, Mleczek w ogóle, mam wrażenie, że tyle informacji tutaj napisał. Mleczek z niejednego pieca chleb jadł. Mleczek w ogóle, Mleczka powinniśmy się odezwać. Napisz do nas na fejsie czy coś takiego. Może zrobimy jakiś gościnny panel ekspercki z tobą. Bo panel nawet, jeżeli to, nawet jeżeli to, co napisałeś tutaj, jest prawdziwe, to jak fajnie będziesz musiał gadać o czymś, na czym nie masz zielonego pojęcia. To jest wszystko prawda, przynajmniej o ile ja jestem w stanie to określić. Jak dla mnie może być czymkolwiek. Jest super, mi się czytało ten komentarz. Level Shaman. Pilot Pirks pisze: zanim zaczniesz rzucać w problem pieniędzmi, warto najpierw spróbować rzucać w niego praktykantami. I anonim dopisuje: praktyki uczą jednego, niczego. To jest bardzo smutne podejście do życia. Nie możecie odbierać wszystkim korporacjom nadziei na darmową siłę roboczą. K odpisuje. K pisze dalej: nie tak dawno mówiliście, że jakiś daje się klecha masował penisy wiernych, by były większe. Teraz mówicie o lekarzu masującym odbyty. A ja dodam wieść, jak to ginekolodzy na masową skalę masują cipki, dentyści grzebią w japach, więc jak widzę, wszystkie strategiczne otwory są już zajęte i gdyby człowiek chciał jakiś ekskluzywny biznes w branży masowania rozkręcić, to nie została mu już żadna fajna dziura. Kurwa mać. Zakładasz, że ten, że nosy nie są fajne na przykład? Oczodół. Poza tym, kochanie, wymasuję ci oczodół. Poza tym nikt z tych ludzi nie rozkręca tu biznesu w branży masowania. Oni rozkręcają inne biznesy. Masują dziury przy okazji. K, odpowiem ci na to kawałem. Jak małżeństwo z wieloletnim stażem i mąż mówi do żony: kochanie, pokochajmy się dzisiaj. Pokochajmy się w oczodół. Ona: nie, daj spokój, oślepnę. Nie ogłuchłaś, nie oślepniesz. God damn. Panie i panowie, after show. And I'm what some people call mentally retarded. After show. Mateusz, jest taki problem, który mam z kobietami. Mam z kobietami jeden problem. I do tej pory tym problemem było, że nie byłem w stanie słuchać kobiety zbyt długo. To mam wrażenie, że każdy mężczyzna ma ten problem. W formie audiobooka, nawet, rzecz jasna. Wydaje mi się, że nawet kobiety mają ten problem. Głos kobiety po prostu nie był w stanie... Nie byłem w stanie słuchać kobiety przez tyle godzin w audiobooku. Coś mi po prostu nie pasowało. Jakoś to nie grało. Jest niewłaściwa barwa głosu, sam nie wiem. Ale... wrażenie, że nie wie, o czym mówi. Okazało się natomiast, że to nie jest kwestia kobiet. To jest kwestia tych kobiet, których audiobooków słuchałem. Były po prostu chujowe. Bo Krystyna Czubówna przekonała mnie, jak zawsze, że potrafi więcej niż zwykła kobieta. Słuchaliśmy z Moniką Odysei Kosmicznej, a ja zaraz potem Ciężonego, Lema. I oba te audiobooki Krystyna Czubówna czyta w taki sposób, że tylko chcesz spijać coraz więcej jej głosu. Audiobooki z Lemem. To brzmi zajebiście. Tak, ona czyta Niezwyciężonego. Poza tym czyta mnóstwo lektur i teraz... Ale Niezwyciężony to jest co? To jest science fiction. Okej, myślałem, że Invictus po prostu. Nie, to jest... Invictus to jest poemat po prostu.
To jest wyjebany poemat. Muszę bardzo polecić Krystynę Czubównę i obiecuję, że od tej pory nie będę bagatelizował audiobooków po tym, że czytają je kobiety, tylko będę sprawdzał, czy są to chujowe, czy fajne kobiety, ponieważ Krystyna Czubówna daje radę, naprawdę daje radę. Jest to najlepsza rzecz w tych audiobookach tak naprawdę. W sensie, bo to są takie audiobooki, wiesz, słuchowiskowe, że masz i dźwięki, i muzykę, i różnych aktorów. I ona robi narrację do tych audiobooków, a cała reszta postaci to są, wiesz, na przykład zwykli faceci, aktorzy. I ona Krystyna jest Czubówna jest nawet... Krystyna Czubówna w ogóle jest nawet całkiem sexy, ma taki look napalonej bibliotekarki. Trochę ma, no. Ale wielki szacun do tej pani. Jest niesamowita w ogóle. Fajnie, uwielbiam. Pani. Uwielbiam to, że są takie legendy po prostu. No, ona też nie jest... Ona wcale nie jest stara. Ja myślałem, że ona już powinna być stara. Dzień temu, przed wyjazdem, jeszcze spotkałem się na chwilę z Bartkiem Zakrzewskim, bo on siedzi we Wrocku na piwo. I on mu mówił, że kiedyś pracował na telefonie. I w sensie na sprzedaży telefonicznej, nie? Mhm. I dzwonił do jakiegoś kolesia i poznał głos. I okazało się, że dodzwonił się do jakiegoś lektora. O nie, ale fajnie. Ciekawe, czy do tego, który grał Gambita. Gambita? Pamiętasz, byli X-Meni na Fox Kids i tam ale pod Gambita... Ten original series. I najlepszy. Tak, i właśnie Gambita podkładał taki koleś, który potem w TVN-ie czytał wszystkie zapowiedzi filmów i dla mnie to było takie dziwne. Bo zawsze widziałem czytał? Gambita, tak. Czekaj, choć nie znajdę, kurczę, kto podkładał głos. Ja nie oglądałem tego po polsku. Nie? Znaczy, pamiętam trochę po polsku, w sensie, ale później pamiętam, że jarałem się, jak byłem dzieckiem, ale bardzo szybko oglądałem już, ściągnąłem po angielsku później. I dlatego nie pamiętam już, jak był. Pamiętam go ciężko, ale co mówisz, że wszyscy mieli wrażenie, że Fox Kids czyta wszystko, że Gambit czyta wszystko? No tak, to był ten sam, wiesz, ten sam lektor i to nie jest tak, że zmieniał specjalnie głos, żeby podkładać pod Gambita, był tylko był swoim. No to tak jak Tomasza Knapika zaprosili do chyba wojewódzkiego, czy coś takiego. I wydawało się, że ktoś inny siedzi za sceną tak, i podkłada pod niego tak. głos. No w sensie to jest bardzo ciężko zobaczyć, jak ten koleś mówi, nie? Bo masz wrażenie, że on mówi, wiesz, znaczy inaczej. Masz wrażenie, że brakuje jednego głosu pod spodem. No to prawda, zawsze jest dziwnie. Ale Krystyna Czubówna nie zdziwiła mnie swoim wyglądem przynajmniej. Ona wygląda mniej więcej tak, jak brzmi. Jak właśnie nauczycielka, taka z wielką wiedzą i szacunkiem. Jak sexy bibliotekarka. Powiedzmy. Ile jestem, w takim razie jestem seksistą, bo nigdy nie wygooglałem mojego ulubionego lektora Mastersa. Muszę w takim razie to ogarnąć. Wiesz co? On grał nawet w jednym odcinku tego serialu Torchwood. Tak? No. Grał geja z przyszłości. Ale takiego geja, tajnego agenta z przyszłości. Ale to on? Bo widzę, znalazłem jakiegoś aktora. Tak. John Marsters chyba się nazywa, nie? James czy John? Może James? John Marsters. A może John właśnie. Mi się wydaje, że to jest James Marsters. Przez R. Marsters. Marsters, tak, czekaj, no. W Buffy też grał. Jest, James Marsters, a jest, faktycznie. No. Jest Jezu, bardzo... ten koleś daje radę w ogóle. Jak on czy... Ja nie wiem, jak on to robi. Faktycznie grał w ogóle w serialach. Mm-hmm. W Torchwoodzie, grał w Buffy. No. Ja grał w Numbers. Grał w Numbers, grał w Lie to Me. Wali epizodyczne role od czasu do czasu. Mhm. Już ma głos do tego, więc. Coś jeszcze do polecenia? Tak, ja mam jedną rzecz do polecenia. I jest to coś, co mi urwało dupę. I powiem ci, że oglądaliśmy to na raz. Teraz jak byłem w Berlinie z Kasią i Olą, siedliśmy i oglądaliśmy to na raz po prostu. Seria się nazywa Fleabag. I... jest to brytyjski serial, krótki, bo sześcioodcinkowy, każdy odcinek po 20-30 minut, coś takiego. Po 30 minut. I jest to coś zupełnie innego. Coś innego niż co?
Niż coś innego niż wszystko. Pamiętasz, jak pierwszy raz wyszedł Louis i wszyscy mówili, kurwa, o co chodzi? Hmm? Pamiętasz, jak oglądałeś, nie wiem, ty nie wiem, czy to oglądałeś w końcu Atlantę, ale tak jak zobaczył... Jak zobaczył Atlantę Skrobol i mówi, że powiedział, że to jest pierwsze coś innego i jest mega, to Fleabag jest mniej więcej tym samym, tylko jest... Coś jest czymś równie nowym. Czymś nowym w ogóle. Jest to po prostu... to jest brytyjski w ogóle, więc raz, że można się jarać głosem, dwa, że jest to trochę inny rodzaj humoru. I... jest niesamowite. Po prostu. Ciężko jest mi określić, ciężko jest mi powiedzieć, o czym to jest. To jest coś, co zaczyna się jako komedia, ale strasznie zepsuta. O sobie, tej dziewczynie, która jest strasznie zepsuta. I nie mam na myśli rozpuszczona, tylko po prostu jest coś w niej, co czyni ją zepsutą. I w miarę jak ten serial się rozwija, ty dowiadujesz się mniej więcej, dlaczego tak się stało. I z takiej komedii, jakby z tych pomiędzy takimi komediowymi momentami dochodzi do takich boleśnie prawdziwych momentów, które wiesz, pokazują ci idealnie, jak wygląda ukrywanie się za maską humoru. Kumam. Serial jest w ogóle prowadzony tak, że łamie czwartą ścianę, to znaczy główna aktorka mówi cały czas do widza. Komentuje, jest narratorem jednocześnie i jest to dzieło niesamowite. Ta aktorka jest po prostu, zagrała to świetnie. I nie chcę spoilować za dużo na temat fabuły. Wydaje mi się, że to jest coś, co po prostu trzeba siąść, zobaczyć i wyciągnąć z tego to, co najlepsze. Bo ja wsiąkłem. Brzmi fajnie, ma tylko 6 odcinków i jest na Amazonie, którego w tej chwili subskrybuję z powodu nowego Top Geara, także myślę, że wszystko się składa w dobrą całość. I możemy o tym pogadać na następnym, jak ty też zobaczysz i trochę sobie pogadać w spoilerach, spoilerowo, nie? Ale jeśli chodzi o naszych słuchaczy, to kurczę, to trzeba zobaczyć od razu. Dobra, w takim razie zapiszę sobie. No, bo to jest coś takiego, czego nie widziałem bardzo wcześniej. Wiesz, humor ma bardzo podobny do Misfitsów, jeżeli pamiętasz. Czyli to jest taki brytyjski rodzaj humoru, który po prostu nie jest często doświadczany w amerykańskiej telewizji. Więc wszystko w tym serialu czyni go wyjątkowym. No, to brzmi całkiem zajebiście. Kutas! I tym miłym akcentem będziemy kończyć. Tak jest, będziemy kończyć. W takim razie ja odsyłam wszystkich, jak zawsze, na naszą stronę ibepodcast.blogspot.com. Tam znajdziecie wszystkie odcinki, możecie skomentować, podesłać nam linka, podesłać cokolwiek tylko chcecie. Na Facebooku znajdziecie nas jako Inside Baseball, Mateusza jako Latawki Wrocław, a mnie jako Konrad Koko Okoński, a na konradokoński.com znajdziecie moje komiksy. Oczywiście na YouTubie, jeśli wolicie słuchać na YouTubie, również znajdziecie nas jako Inside Baseball. I to w zasadzie byłoby na tyle. Czy o czymś zapomniałem? Nie jestem pewien. Będziemy się żegnać z Wrocławia. Jezus Maria, zgubiłem wszystko. Kutas! Skoro, proszę cię. Z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, jajo złożone przez złote kury. Oraz Mateusz Żarkowski. To jest mój wstęp. No, to jest zbite szklanki. Może zawierać śladowe ilości inteligencji. Oj, ja. Jestem jedynym kolesiem, który pucze zęby kawą. Tak. I to prawdopodobnie dobrze dla dentysty. Spaj.